Hej, witaj w dniu 11. Dzisiaj zajmiemy się ostatnim czasem, który przygotowałam dla Ciebie w tym kursie. Jest to czas Past Perfect. Wszystkie czasy już poznaliśmy, te łatwiejsze, został nam Past Perfect. Nie jest on trudny, to jest ostatni czas. I zajmijmy się, a później jeszcze dodam, że w dalszej części naszej lekcji będziemy się zajmować słownictwem związanym ze zdrowiem i z problemami ze zdrowiem. Dobrze, przejdźmy do Past Perfect. Z czego jest zbudowany? Budowa. My mom had gone to bed before I came home. Składa się on z czasownika have w trzeciej formie, czyli had. Pamiętasz, że właściwie have ma drugą i trzecią formę taką samą, bo had, tak? Tak czy owak, mamy tutaj had i trzecią formę czasownika. Trzecia forma czasownika, czyli gone. Znamy już jeden czas, który posiada w nazwie słówko perfect. Jest to present perfect i jak pamiętasz, dosyć podobnie był zbudowany, ale present perfect miał tutaj have, tak? A teraz mamy had, czyli czasownik do tyłu w czasie przeszłym. A tutaj wciąż trzecia forma. Dobrze. My mom had gone to bed before I came home. Moja mama położyła się do łóżka, poszła już spać, zanim I came home, zanim ja wróciłam do domu. Czyli zanim ja coś zrobiłam, wróciłam do domu, to moja mama jeszcze wcześniej poszła do łóżka, położyła się spać. W takim razie dosyć często określa się ten czas past perfect jako zaprzeszły, ponieważ to było jeszcze za przeszłością, bo w przeszłości ja wróciłam do domu, ale jeszcze wcześniej, za tą przeszłością, moja mama się położyła spać. Jeszcze wcześniej w przeszłości. Had she cleaned the windows before she left? Czy ona umyła okna, zanim wyszła? Tutaj chciałam przedstawić sposób, w jaki się tworzy pytania, czyli to had wędruje na początek, osoba i czasownik w trzeciej formie. Had she cleaned the windows before she left? Had you finished your homework before you left? Na przykład. Czyli czy zrobiłeś coś wcześniej, zanim później coś zrobiłeś, tak? Czy ona umyła okna, zanim wyszła? A teraz przeczenie. He hadn't considered changing his job before they offered him a better one. On nie brał pod uwagę, consider to rozważać, brać pod uwagę coś. On nie rozważał zmiany swojej pracy, zanim oni nie zaoferowali mu, nie zaproponowali lepszej pracy. Czyli wcześniej nie myślał o tym, nie rozważał, dopóki w przeszłości nie zaoferowali mu lepszej, tak? Mamy dwa czasy przeszłe, pamiętaj, w tym zdaniu i past perfect bardzo często łączy się właśnie z czasem past simple. Czyli on nie rozważał zmiany pracy, zanim oni mu nie zaoferowali lepszej. No i krótkie odpowiedzi. Mam tutaj pytanie i krótkie odpowiedzi. Had you written the essay before the bell rang? Czy napisałeś essay, czy wypracowanie? Czy napisałeś wypracowanie, zanim dzwonek zadzwonił? Yes, I had. Od tego to pochodzi. Tak, napisałem. No, I hadn't. Nie napisałem. Co tu mamy charakterystycznego? Had, written. I po before, zanim coś zrobiłeś, po before zauważ, że zazwyczaj stoi czas past simple, rang, tak? Tutaj też before she left, before they offered, druga forma. Określniki czasu, które występują z past perfect to for, before, since i zaraz poznamy jeszcze inne. Ułożyłam kilka zdań, tak żeby łatwiej Ci było te określniki czasu zrozumieć. I had studied French for 2 years before I decided to study English. Czyli uczyłam się francuskiego przez 2 lata, zanim zdecydowałam, żeby się uczyć angielskiego. Wcześniej przez 2 lata uczyłam się francuskiego. I had studied for 2 years. Przez 2 lata. Zanim zdecydowałam, że będę że będę się uczyć angielskiego. Drugi przykład. Tom was angry with me since Christmas, but then I apologized to him and everything was alright again. Tom był zły na mnie do czasu świąt. But then I apologized to him and everything was alright again. No dobrze, teraz był test na Twoją aktywność. Zobaczymy, czy rzeczywiście dobrze mnie słuchałeś. Wracając do tego zdania, coś jest z nim nie tak. Gdzieś tutaj powinien być przecież past perfect. Gdzie byś go umieścił? Co się wydarzyło wcześniej? Czy wcześniej Tom był wściekły na mnie, czy wcześniej ja go przeprosiłam? Co byś zmienił? No właśnie, Tom had been angry with me. Czyli nie ma was. Tom had been angry with me. Tom wcześniej był zły na mnie, aż do czasu świąt, ale później ja go przeprosiłam i wszystko było dobrze na nowo. Przejdźmy do kolejnych przykładów. I walked the dog after I had finished the ironing. Czyli wyprowadziłam psa na spacer after I had finished the ironing. Po tym jak, after jest tutaj naszym nowym określnikiem czasu, po tym jak skończyłam prasować. Iron to jest żelazko oraz prasować. Iron, co robić? Prasować. Co tu się znajduje? Osoba, had i trzecia forma czasownika, finished. Ja skończyłam wcześniej prasować, a później dopiero wyprowadziłam psa na spacer. Wszystko się działo w przeszłości, ale ta czynność była pierwsza. I had finished. Najpierw coś skończyłam, to prasowanie skończyłam, później poszłam na spacer, tak? I Anglicy wyróżniają między tymi. Anglicy chcą sobie zaznaczyć, co było najpierw, co później. My chyba niekoniecznie, bo używamy tego samego czasu przeszłego. We had laid the table before we ate dinner. My nakryliśmy do stołu, zanim my zjedliśmy obiad. Czyli, żeby zjeść obiad, najpierw trzeba nakryć, tak? Czyli co najpierw zrobiliśmy? Osoba, had, trzecia forma, nakryliśmy. Nakryliśmy do stołu. Zanim, a później zjedliśmy. W czasie past simple. Najpierw nakryliśmy, później zjedliśmy obiad. When I saw Mary, she had already baked the cake. Kiedy zobaczyłam Mary, ona już upiekła ciasto. Czyli ja ją zobaczyłam, ale ona już wcześniej upiekła. Ja zobaczyłam, to było w przeszłości, ale jeszcze wcześniej, za tą przeszłością, była czynność upieczenia tego ciasta. Czyli she had already jest tutaj dodatkowym słówkiem. Już to zrobiła, ona już upiekła. Baked w trzeciej formie. Osoba, had, trzecia forma. Użycia. Kiedy używamy? I tak jak cały czas tłumaczę, now, czyli teraz, tutaj mamy naszą teraźniejszość. W przeszłości past. Dla nas past to jest past simple. A jeszcze przed tym past simple wydarzyło się coś w past perfect. Tak jak z tym stołem, tak? Najpierw nakryliśmy do stołu, później zjedliśmy obiad. we had laid the table and then we ate dinner. Wszystko się działo w przeszłości, ale na innych etapach. To było wcześniej, to później, w przeszłości. The room was dirty. Pokój był brudny. Was w czasie przeszłym. They hadn't cleaned it for years. Oni nie sprzątali go przez lata. Dlaczego był brudny? Bo nie sprzątali wcześniej, tak? Ja poszłam wczoraj i patrzę, no pokój był brudny. Ale dlaczego był brudny? Bo jeszcze wcześniej, przez lata go nie sprzątali. Hadn't cleaned it. Osoba, had, tutaj mamy hadn't, bo przeczenie. I trzecia forma czasownika, cleaned. Teraz uwaga, narysowałam wykrzyknik. Jeśli czynności następują bardzo szybko po sobie, to używaj past simple. Na przykład, dark clouds covered the sky and it started to rain. To jedno po drugim to nastąpiło, czyli najpierw ciemne chmury zakryły niebo, a później zaczęło padać. Szybciutko to się stało, jedno po drugim. Dlatego używamy czasu past simple. Tutaj wyraźnie mamy taki odstęp w tej przeszłości. Zobacz, pokój był brudny, ponieważ przez lata go nie sprzątali. Mamy tutaj odstęp czasu, a tutaj jedno po drugim się stało. Najpierw ciemne chmury zakryły niebo, a później szybciutko zaczęło padać. It started to rain. Czyli past perfect opisuje, gdy coś się stało, zanim wydarzyło się coś innego. I went to Mike's house, but he had gone out. Poszłam do domu Mike'a, poszłam do niego, ale on już wyszedł. Wcześniej wyszedł, dlatego go nie spotkałam. He had, osoba, had i trzecia forma czasownika, gone out, wyszedł z domu. Na dzisiaj wystarczy nam gramatyki, kończymy z gramatyką, przechodzimy do vocabulary, czyli słownictwa. Przygotowałam, tak jak wcześniej wspominałam, przygotowałam słówka związane ze zdrowiem, a właściwie to z problemami ze zdrowiem. Spójrz, health problems to problemy ze zdrowiem, problemy zdrowotne. I'm allergic to animal hair. Jeżeli chcesz powiedzieć, że masz na coś alergię, to powiesz I'm allergic to animal hair, na sierść zwierząt. No nie wiem, na co można mieć jeszcze alergię. I'm allergic to nuts, mam alergię na orzechy i tak dalej. I'm allergic to. Jeżeli ona ma alergię, to she's allergic to. Dobrze. I'd like to buy some painkillers. To zwrot używany w aptece. I'd like to buy. Chciałabym kupić some painkillers. Painkillers to są środki przeciwbólowe, painkillers. Jeżeli chcesz kupić maść, to powiesz I'd like to buy an ointment. Ointment to jest maść. Jeżeli chcesz kupić jakieś plastry, to powiesz I'd like to buy some band-aids. Band-aids. Teraz mamy zwroty używane u lekarza, chociaż one są troszeczkę wymieszane. I feel sick, to znaczy czuję się chory, tak? Czuję się źle, czuję się chory. Call an ambulance, wezwij karetkę. Call an ambulance. Call an ambulance. I have a rash here, to już jest zwrot używany u lekarza. Mam tutaj wysypkę, pokazujesz gdzie. Rash to jest wysypka. I have a rash here. Rash. I have a cold, to znaczy, że mam przeziębienie, jestem przeziębiony. I have a cold. Powstało pewnie od tego, że zimno jest nam, kiedy jesteśmy przeziębieni. Można tu też wstawić flu. Flu to już jest grypa. I have a flu. I have a flu, mam grypę. I have a cough. Zwróć uwagę, jak się wymawia to słówko, pomimo że jest o w pisowni, to i tak się czyta o. I have a cough, cough, mam kaszel. I have a cough. I feel dizzy, mam zawroty głowy, kołuje mi się w głowie. I feel dizzy, dizzy, I feel dizzy. I can't sleep at night, nie mogę spać w nocy. I can't sleep at night. I think that I have eaten something bad. Myślę, że zjadłem coś złego, dlatego teraz mam zatrucie pokarmowe. I think that I have eaten. Mamy czas present perfect, ponieważ teraz mamy skutek tego, źle się czujemy, tak? Bo wcześniej zjedliśmy coś złego, skutkiem jest to, że źle się czujemy. I have eaten something bad. I have a fever. Fever to jest gorączka. I have a fever. Można też powiedzieć I have a temperature. Mam temperaturę. I have a temperature. My stomach hurts. My stomach hurts, czyli mój brzuch boli. I tutaj właściwie można każdą inną część ciała podstawić. My leg hurts, my ankle hurts. Ale zobacz, jeżeli masz stomak i chcesz powiedzieć, że cię boli, możesz też użyć takiego zdania. I've got a stomachache. I to są chyba zwroty, które są najczęściej używane i uczone w szkole. I've got a stomachache. Kiedy masz ból ucha, to I've got an earache. Earache. Kiedy masz ból głowy, to I've got a headache. Kiedy masz ból pleców, I've got a backache i tak dalej. I need a sick note, to znaczy mówisz lekarzowi, potrzebuję zwolnienia lekarskiego. I need a sick note. Sick note to jest zwolnienie lekarskie. I feel a bit better. Mówisz lekarzowi, czuję się trochę, nieco lepiej. A bit to jest troszeczkę, nieco, trochę. A bit better, czuję się trochę lepiej. It's the same as before, czuję się tak samo jak wcześniej, czyli nic mnie nie przychodzi, nic się nie poprawia. It's the same as before, czuję się tak samo jak wcześniej. It has gotten worse. Trzecia forma, to znaczy mamy tutaj czas present perfect. It has gotten worse, czyli pogorszyło się nawet. I'm sneezing a lot. Dużo kicham. A lot stoi na końcu. I'm sneezing. Sneezing. Sneeze to jest kichać. I'm sneezing. Dużo kicham. I'm suffering from food poisoning. Suffer from. Zawsze to się tak łączy, kolokuje. I'm suffering from, czyli w tej chwili. Cierpię z powodu zatrucia pokarmowego. Food poisoning. Food poisoning. I have burned myself. Burn, czyli oparzyć się. I have burned myself w czasie present perfect, bo teraz mamy pewnie widoczny skutek, tak? A wcześniej się oparzyliśmy. I have burned myself. I have twisted my ankle. Zwichnęłam kostkę. I have twist. Twist to jest zwichnąć, skręcić. Twist. I have twisted my ankle. Można też powiedzieć o nodze, że skręciłam nogę. I have twisted my leg. Wtedy by było. I have broken my leg. Jeżeli złamałam, czyli coś poważniejszego. Złamałam nogę, I have broken my leg i I have broken my arm. I zwracam uwagę, że nie powiemy I have broken my head, tak jak, hand, tak jak my mówimy, że złamałam rękę, tylko arm. Dla Anglika to jest arm i to się łamie, tak? Dobrze, czyli mamy tutaj I have broken, ponieważ mamy widoczny skutek, mam złamaną nogę, złamałam nogę, czyli w czasie present perfect, aczkolwiek takie zdanie można użyć też w czasie past simple i wtedy mamy I broke my leg. Ale jak to prezent, jak to zawsze past simple, musisz dodać, kiedy to zrobiłeś. Na przykład 2 years ago. No i wychodzi nam jednak coś innego, bo jaka jest różnica między tymi dwoma zdaniami? I broke my leg 2 years ago, złamałam moją nogę 2 lata temu. Złamałam, ale już wyzdrowiałam, już jestem cała i zdrowa, safe and sound, tak? A teraz I have broken, to znaczy, że niedawno ją złamałam i teraz mam jeszcze widoczny ślad. Taka jest różnica. Mam widoczny ślad w postaci tej złamanej nogi. I've got a runny nose, mam katar, runny nose to jest katar, I've got a runny nose, mam katar. I have been bitten by mosquitoes, byłam pogryziona przez owady, mosquitoes. I też tutaj mamy czas perfect, czyli mam widoczne ślady, I have been bitten, byłam pogryziona przez owady. Możemy to też powiedzieć I was bitten, tak? Byłam pogryziona kiedyś tam in 2000 roku. Zwróć jeszcze uwagę na czasownik gryźć. Mamy w pierwszej formie bite, gryźć, później jest bit i bitten. Znajduje się on na liście naszych czasowników nieregularnych. Bite, gryźć, bit, bitten w czasie przeszłym i za przeszłym, tak? I've got a toothache, mam ból zęba, boli mnie ząb. I've got a toothache. I need to book an appointment at the dentist's. I tutaj dzwonisz przez telefon i mówisz I need to, potrzebuję zarezerwować appointment, to jest wizyta, umówiona wizyta u lekarza czy dentysty, at the dentist's. I pamiętaj, że at the dentist to jest u dentysty, at the doctor's też by było u lekarza z apostrofem s. Could you go to the chemist's and get me some headache pills? Czy mógłbyś iść do apteki? Znowu mamy chemist z apostrofem. To get me some, żeby kupić mi jakieś tabletki przeciw bólowi głowy. A teraz zapisałam przysłowie. A sound mind in a sound body. Czy znasz takie przysłowie? A sound mind in a sound body. Jeżeli nie, to jak myślisz, co ono może oznaczać? Odnośnie naszego tematu, zdrowia i choroby, w zdrowym ciele zdrowy duch. I teraz wypisałam kilka rad, które mogą Ci pomóc utrzymać, pozostać zdrowym. Don't smoke, czyli nie pal papierosów. Don't drink a lot of fizzy drinks, nie pij dużo napojów gazowanych. Fizzy to jest gazowany, fizzy water, gazowana woda, fizzy drinks, napoje gazowane. Eat healthy meals, jadaj zdrowe posiłki, healthy. Have regular check-ups, czyli badaj się regularnie. Check-up to jest właśnie badanie u lekarza. U lekarza tutaj mamy w liczbie mnogiej badania. Don't live under a lot of stress. Nie staraj się nie żyć pod dużym stresem. Don't live under a lot of stress. Sleep 8 hours a day. Śpi 8 godzin dziennie. Exercise albo do some exercises, czyli ćwicz fizycznie. Clean your teeth, czyść, czy myj zęby. Żeby zakończyć dzisiejsze 11 nasze spotkanie, chcę Ci jeszcze przypomnieć części ciała. First of all, face. This is face, czyli twarz. Mamy hair, włosy. Jakie możemy mieć kolory włosów? Blond hair, czyli włosy blond, black hair, dark hair, ciemne włosy, fair hair, jasne włosy, curly hair, kręcone, wavy, falowane, straight, proste, short, long, oczywiście krótkie i długie. Forehead to jest czoło, eyelashes to są rzęsy. Znajduje się tutaj w tej nazwie słówko eye. Eye to jest oko, eyelashes rzęsy. Nose to jest nos, ear to jest ucho, cheeks policzki, mouth to są usta. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej szczegółowo warki, to są lips. Tooth to jest ząb, tutaj u mnie jeden ząb. Pamiętaj o liczbie mnogiej, jeżeli więcej zębów to teeth. Jest to rzeczownik nieregularny. Tooth, teeth. Jeden tooth, więcej teeth. Tutaj u mnie na rysunku nie widać, ale neck, czyli szyja. Gdzieś tutaj. Teraz ręka. Dosyć wiele słówek tutaj wejdzie w opisanie naszej ręki. O. Tutaj są barki, tak? Jakbyśmy mieli taką rękę. Czyli ta część. Nasze barki, ramiona to są shoulders. Shoulder, jeden. A shoulder. Cała ta ręka, to jest dla może na tej stronie, to jest dla Anglika arm, an arm. Co jeszcze wchodzi w zakres ręki? Oczywiście 3, 4, 5. Hand. Give me your hand, please. Hand, czyli dłoń. Aczkolwiek tutaj jeszcze, jeżeli chcesz powiedzieć o wewnętrznej części ręki, to jest palm. Palm dla Anglika. Palm. My nie wyszczególniamy takiego słówka. Palce to są fingers. Paznokcie nails. To słówko jest dosyć charakterystyczne, nails, ponieważ nails to też są gwoździe. Paznokcie i gwoździe to nails. No dobrze, to tyle. Przechodzimy do tułowia. Trochę chyba powiększę mu ten tułów. Tutaj mamy chest, czyli klatkę piersiową. Stomek, czyli brzuch, to już znamy. Na brzuch też można powiedzieć tummy. Tummy. Ok, przechodzimy do nóg. Cała noga to leg. Tutaj mamy stopę, czyli foot, jak football, piłka do stopy po angielsku, foot. Jest to rzeczownik nieregularny, to znaczy jego liczba mnoga to są feet, stopy. Jedna foot, więcej feet. I tutaj jeszcze mamy paluszki, prawda? Po angielsku jest inna nazwa na palce u dłoni i inna nazwa na palce u stopy. To są toes. Palce u stopy. No dobrze, myślę, że to tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. Powtórz słownictwo. Do zobaczenia.